rozszerzywszy swój horyzont dzięki wieczorom u Darteza Lucjan wziął się do studiowania konceptów i artykułów na szpaltach małych dzienniczków pewien że jest co najmniej równy najzdolniejszym w tym zakresie próbował się sekretnie w tej gimnastyce myśli Wreszcie, jednego ranka wyszedł z triumfalną myślą, poproszenia o służbę u jakiego pułkownika tych lekkich szwadronów prasy. Włożył najwykwintniejsze szaty i minął most z nadzieją, iż autorzy, dziennikarze, pisarze słowem przyszli koledzy okażą więcej czułości i bezinteresowności niż dwa typy księgarzy. O których rozbiły się jego złudzenia. Spotka się zapewne z sympatią, z braterstwem, tak jak je znalazł przy ulicy de Quatre Vents. Wydany na pastwę wzruszeń i przeczuć, to zwalczanych, to zwycięskich, tak pełnych uroku dla poety, przybył na ulicę Saint-Fiacre opodal bulwaru Montmartre, pod dom, gdzie mieścił się lokal dzienniczka. Serce biło mu niby młodemu człowiekowi wchodzącemu w bramę podejrzanego domu. Mimo to wszedł do biura położonego na półpiętrze. W pierwszym pokoju przedzielonym na dwie części przepierzeniem skleconym częściowo z kraty, częściowo z desek, a sięgającym aż do sufitu, zastał inwalidę który jedyną ręką przytrzymywał na głowie pakę papieru w zębach zaś trzymał książeczkę kontrolną urzędu stemplowego ten biedny człowiek o żółtawej usianej czerwonymi pryszczami twarzy która mu zyskała epitet pomidora wskazał Lucjanowi cerbera siedzącego za kratą był to stary oficer z tą rzeczką o krzaczastych, siwiejących wąsach w czarnej jedwabnej czapeczce na głowie, zatulony w obszerny, niebieski surdut, niby żółw w skorupę. Od którego dnia życzy sobie szanowny pan abonament? spytał ów oficer cesarstwa. Ja nie przychodzę po abonament, odparł Lucian. W tej chwili poeta spostrzegł nad drzwiami naprzeciw wejścia kartę, na której były te słowa: Biuro redakcji. Poniżej zaś wstęp publiczności wzbroniony. Jakaś reklamacja? podjął Napoleończyk. Och, tak. Byliśmy ciężcy dla panny Mariety. Co pan chce? Ja sam nie wiem czemu, ale. Jeżeli panu chodzi o satysfakcję, jestem gotów, dodał, spoglądając na florety i pistolety, nowoczesny ręcztunek rycerski, dekoracyjnie umieszczony na ścianie. Ani to, szanowny panie, pragnąłbym mówić z naczelnym redaktorem. Nie ma tu nigdy nikogo przed czwartą. Słuchaj, no, mój stary Żirodą. Wypadam 11 kolumn, który po 5 za sztukę czynią 55 franków, dostałem 40. Winien mi jesteś jeszcze 15 franków, jak ci mówiłem. Słowa te wyszły z małej lisiej twarzy, bezbarnej, jak źle ugotowane białko. Jasno niebieskie oczki iskrzyły się groźną złośliwością i sprytem. Wszystko to należało. Do szczupłego, młodego człowieka, ukrytego poza korpulentną postacią eks-wojskowego. Głos ten zmroził Lucjana. Miał coś z miauczenia kota i z astmatycznego dławienia się hieny. Tak, młody milicjancie. Odparł pensjonowany oficer, ale ty liczysz tytuły i białe. Otóż mam rozkaz finota sumować ilość wierszy i podzielić je przez ilość przepisaną dla jednej kolumny. Po dokonaniu na twoich płodach tej bolesnej operacji okazało się o trzy kolumny mniej. Nie płacisz peku, opryszek, ale liczy go wspólnikowi w końcie wierszowego. Pójdę porozumieć się ze Stefanem Lusto, z Felicjanem. Cóż robić? Rozkaz to rozkaz, mój mały, rzekł oficer. Jak to? O piętnaście franków podnosisz wrzask przeciw swej żywicielce, ty, który kropisz artykuły tak łatwo, jak ja palę cygaro? E, zapłacisz jedną waskę ponczu mniej swoim kompanom, albo wygrasz jedną partię bilardu więcej i już rzecz wyrównana. Finot robi oszczędności, które wypadną mu bardzo drogo, odparł dziennikarz, wstając i opuszczając biuro. Nie powiedziałby kto, że to sam Wolter i Rousseau w jednej osobie? rzekł do siebie kasjer, spoglądając na poetę z prowincji. Wrócę około czwartej, proszę pana, rzekł Lucjan. Podczas tej sprzeczki Lucjan ujrzał na ścianach portrety Beniamina Constant, generała Fua i siedemnastu słynnych mówców liberalnych, wiesiące między antyrządowymi karykaturami. Patrzał zwłaszcza na drzwi sanktuarium. Tam musiał się rodzić dowcipny dzienniczek, który bawił go co dzień i który cieszył się przywilejem ośmieszania królów najpoważniejszych wydarzeń, słowem, zaczepiania wszystkiego z ręcznym konceptem. Lucian poszedł wałęsać się po bulwarach. Przyjemność ta, zupełnie dla niego nowa, pochłonęła go tak, iż ujrzał na zegarze czwartą, nim mu na myśl przyszło, że jeszcze nie śniadał. Wrócił szybko na ulicę Saint-Fiacre, wszedł na schody, Otworzył, nie znalazł na dawnym miejscu starego żołnierza, inwalida, natomiast siedział na pace stemplowanego papieru, zajedając kromkę chleba i strzegąc po sterunku z miną pełną rezygnacji. Podwładny dziennikowi jak niegdyś pańszczyźnie, tak samo nie rozumiejąc jego organizmu, jak niegdyś nie rozumiał nagłych obrotów nakazanych przez cesarza. Lucjan powziął szybką myśl o oszukania tego groźnego funkcjonariusza, przeszedł, nie zdejmując kapelusza, i otworzył jakby u siebie w domu drzwi do sanktuarium. Chciwe jego oczy ujrzały okrągły stół pokryty zielonym suknem i sześć giętych, wyplatanych krzeseł z wiśniowego drzewa, nie zdradzających śladów zużycia. Malowana podłoga. Mimo, że niefroterowana, była czysta, co dowodziło, iż frekwencja publiczności musiała być dość skąpa. Na kominku lustro, pospolity zakurzony zegar, dwa świeczniki, w które jakaś ręka brutalnie wetknęła świeczki, wreszcie porozrzucane karty wizytowe. Na stole Stare dzienniki pomięte do koła ozdobionego zużytymi piórami kałamarza, w którym błyszczał wyschnięty atrament podobny do laki. Na świstkach ujrzał jakieś artykuły nagryzmolony nieczytelnym, prawie hieroglificznym pismem, przedarty u gór przez zecerów, którym ten znak służy do poznawania skryptów już złożonych. Następnie tu i ówdzie na szarych skrawkach mógł podziwiać karykatury narysowane dość sprytnie przez ludzi, którzy bez wątpienia starali się zabić czas, zabijając coś lub kogoś dla wprawy. Na zielonkawym obiciu ujrzał dziewięć rysunków piórem przypiętych szpileczkami, a będących pamfletem na Samotnika. Książkę, zażywającą w tej chwili w Europie niesłychanego sukcesu, który musiał nużyć dziennikarzy. Samotnik na prowincji doprowadza kobiety do szału. Wspólne czytanie samotnika w zamku działanie samotnika na zwierzęta domowe wykład o samotniku. U dzikich ludów osiąga najświetniejszy sukces. Samotnik przełożony na chiński i przedstawiony przez autora cesarzowi w Pekinie. Elodia gwałcona przez dziką górę. Ta karykatura zdała się Lucjanowi bardzo nieprzyzwoita, ale zabawiła go. Samotnik oprowadzany przez dzienniki pod Baldachimem. Samotnik, rozsadziwszy prasę, kaleczy personel drukarni. Czytany na wspak samotnik zdumiewa akademików niepospolitymi pięknościami. Lucjan ujrzał na opasce dziennika, rysunek przedstawiający dziennikarza wyciągającego kapelusz, a pod tym fino moje sto franków. Podpisany nazwiskiem, które stało się później głośne, ale które nigdy nie będzie znakomite. Między kominkiem a oknem był niski sekretarzyk, machoniowy fotel, kosz na papiery i wąski dywanik. Wszystko pokryte gęstą warstwą kurzu. Okna z tanią firaneczką. Na wierzchu sekretarzyka około dwudziestu dzieł złożonych w ciągu dnia, ryciny, nuty, tabakierki z miniaturą konstytucji, egzemplarz dziewiątego wydania samotnika, wciąż stanowiącego temat do konceptów i dziesiątek zapieczętowanych listów. Kiedy Lucjan napasł oczy tym Osobliwym urządzeniem, kiedy się dostatecznie nasycił refleksjami, a zegar wydzwonił piątą, wrócił do inwalidy, aby ponowić indagację. Pomidor skończył swoją kromkę i cierpliwie, jak szyldwach, czekał powrotu ozdobionego krzyżem wojskowego, który może przechadzał się po bulwarach. W tej chwili zjawiła się w progu dama, napełniwszy wprzód schody z szumem spódniczki i odgłosem lekkiego kobiecego kroku, tak łatwego do poznania. Była dość ładna. Panie, rzekła do Lucjana, – wiem, czemu panowie tak wychwalacie kapelusze panny Wirginii, i przychodzę przede wszystkim wziąć abonament na rok ale niech mi pan powie warunki, na jakich pani Jani należy do dziennika. – A, abonament od października? – spytał inwalida. – Czego żąda ta pani? – spytał stary wojskowy, który właśnie się zjawił. Poważny oficer wdał się w pertraktację z piękną kupczynią. Skoro Lucjan z niecierpliwiony czekaniem przeszedł do pierwszego pokoju, Usłyszał to zakończenie. Ale z największą przyjemnością, proszę pana, panna Florentyna może przyjść do magazynu i wybrać, co się jej podoba. Mam i wstążki. Zatem wszystko ułożone, nie będziecie już wspominać o Wirginii, fuszerce niezdolnej wymyślić fasonu, gdy ja tworzę. Lucjan usłyszał brzęk talarów padających do kasy. Następnie wojskowy zagłębił się w dziennym obrachunku. Panie, jestem tu od godziny, rzekł poeta dość kwaśno. Nie przyszli? Odparł napoleoński weteran, okazując przez grzeczność zainteresowanie. To mnie nie dziwi. Już kawałek czasu jak ich nie widzę. Jesteśmy w połowie miesiąca, rozumie pan, te ptaszki. Przychodzą tylko w porze wypłaty między dwudziestym dziewiątym a trzydziestym. A pan finu, rzekł Lucian, który zapamiętał nazwisko naczelnego redaktora. U siebie, ulica Fylu. Pomidor, mój stary, kiedy będziesz niósł papier do drukarni, zanieś mu dzisiejszą pocztę. Gdzie za tym robi się dziennik? Rzekł Lucian mówiąc sam do siebie. Dziennik? Rzekł urzędnik, odbierając od pomidora resztę z pieniędzy za stempel. Dziennik? Hmm. Mój stary, bądź jutro o szóstej w drukarni dopilnować roznosicieli. Dziennik, panie, robi się na ulicy, w domu, w drukarni między jedenastą a dwunastą w nocy. A za cesarza, panie, nie istniały te kramy do zapaskudzania papieru. <grywa> Zaraz byłby posłał czterech ludzi i kaprala, żeby wymietli taką budę. Nie dałby sobie psuć krwi. Ale dość gawędy. Skoro mój siostrzeniec zrobi na tym pieniądze i skoro garduje się za jego synem, <grywa> ostatecznie niech im będzie na zdrowie. <grywa> Abonenci nie nacierają jakoś dziś zwartą kolumną, mogę śmiało pójść po starunek. Pan zdaje się obeznany z redakcją dziennika. Pod względem finansowym <śmiech> <śmiech> rzekł żołnierz, otrząkując flegmę, która zebrała mu się w krtani. Wedle miary talentu pięć franków albo trzy franki kolumna na pięćdziesiąt wierszy i czterdzieści liter, bez białego ot i wszystko. Co do współpracowników, to figury osobliwego kalibru, smarkacze. Nie wziąłbym tego ani za gemajnów do trenu, a te furfanty, dlatego że paćkają czarno na białym papierze, puszczają finfy pod nos staremu kapitanowi Dragonów Gwardii, spensjonowanemu jako szef batalionu, który wkroczył do wszystkich stolic Europy z Napoleonem. Lucian popychany ku drzwiom przez Napoleńczyka, który odszypywał niebieski surdut i objawiał intencje wyjścia, Zdobył się na odwagę zagrodzenia mu drogi. Przychodzę, aby wstąpić do dziennika, rzekł. I przysięgam panu, że jestem pełen szacunku dla kapitana gwardii cesarskiej, jednego z owych ludzi z brązu. Dobrze mówisz, Frycu, rzekł oficer i szturchnął go w brzuch. Ale do jakiej klasy dziennikarzy chcesz się dostać? Dodał, przepychając się mimo Lucjana i wychodząc na schody zatrzymał się aby zapalić cygaro u odźwiernego gdyby przyszedł ktoś z abonamentem odbierzcie pieniądze i zapiszcie nazwisko pani Scholle wciąż abonament nie znam nic prócz abonamentu ciągnął zwracając się do idącego za nim Luciana fino jest moim siostrzeńcem jedynym który okazał mi serce w moich tarapatach to też Ktokolwiek szuka zwady z finotem, natknie się na starego źródło kapitana dragonów gwardii, który wyruszył jako prosty kawalerzysta do armii Sambry i Mozy, a pięć lat był fechmistrzem w pierwszym pułku hużarów armii italskiej. Raz, dwa i nie ma mego pana z pretensjami, dodał niby fechtując się w powietrzu. Otóż mój malczyku, Mamy wśród dziennikarzy dwa różne ciała. Dziennikarz, który pisze i bierze lafę, i dziennikarz, który pisze i nie bierze nic to, co nazywamy wolontariusz. Wreszcie ten, który nie pisze i ten jest najmędrszy ze wszystkich: nie strzela bąków, uchodzi za autora, należy do dziennika. Stawia nam obiadki, Wałęsa się po teatrach, utrzymuje aktorkę i jest bardzo szczęśliwy. Czym pan chcesz być? <noise> Ale z dziennikarzem dobrze pracującym, i co za tym idzie, dobrze płatnym. Ba, <noise> jesteś z tych rekrutów, co to chcą być marszałkami Francji. Wierzaj staremu Girodou. W lewo zwrot, biegiem Idź pan zbierać gwoździe w rynsztoku, Jak ten otodzielny człowiek, który służył w linii To widać po wzięciu Czyż to nie zgroza, aby Stary żołnierz Który tysiąc razy Szedł w paszcze śmierci Zbierał gwoździe w rynsztokach Paryża? Panie na wysokościach Jesteś skończonym hultajem Skoroś opuścił cesarza Otóż mój mały ten cywil, którego widziałeś dziś rano, zarobił czterdzieści franków w ciągu miesiąca. Czy potrafisz go prześcignąć? A wedle Finota to najsprytniejszy z jego pracowników. Kiedy się pan rwałeś do armii, mówiono panu, że tam niebezpiecznie? Do kata. A zatem? A zatem idź pan pogadać z Finotem. Dzielnym chłopcem, najzacniejszym chłopakiem, jakiego ci się zdarzy spotkać, jeżeli w ogóle uda ci się go spotkać, bo ruchliwy jest jak ryba. W jego rzemiośle nie w tym rzecz, aby pisać, lecz sprawić, aby inni pisali. Zdaje się, że najmilsi parafianie wolą się barłożyć z aktorkami, niżeli czernić papier. Ho, ho, ho! To osobliwa branża. Mam zaszczyt pozdrowić. Kasier kiwnął poufnie straszliwą, ołowianą trzciną i zostawił Luciana na chodniku, równie zdumionego tym obrazem, redakcji, jak niegdyś syntezą literatury, uwidala i poszona. Lucjan biegał dziesięć razy do Finota, naczelnego redaktora na ulicy Fedo, nigdy nie mogąc go zastać. W czas rano Fino jeszcze nie wrócił. W południe był w mieście. Miał być na śniadaniu. Mówiono w tej, a w tej kawiarni. Lucjan szedł do kawiarni i powściągając wstręt pytał bufetową Finota. Dopiero co wyszedł. Wreszcie Lucjan wyczerpany Zaczął patrzeć na Finota jako na legendarną i bajeczną istotę. Uznał za prostsze czatować na Stefana Lusto u Młody dziennikarz wyjaśnił zapewne tajemnicę, otaczającą dziennik, do którego należał. Od dnia po stokroć błogosławionego, w którym Lucjan zawarł znajomość z Danielem, zmienił miejsce w restauracji. Przyjaciele siadali razem i rozmawiali z cicha o wielkiej literaturze, o tematach, o sposobie ich przedstawienia, rozpoczęcia, rozwiązania. W tej chwili Daniel poprawiał gwardzistę Karola IX, przerabiał rozdziały, wpisywał całe stronice, najpiękniejsze jakie utwór ten zawiera, kreślił wspaniałą przedmowę, która może góruje nad książką i która wniosła tyle światła w młodą literaturę. Pewnego dnia, w chwili gdy lucjan siadał obok czekającego nań Daniela i gdy d'Artez ujmował jego rękę w swoje dłonie, poeta ujrzał Stefana Lusto zamykającego właśnie drzwi za sobą. Lucjan puścił nagle rękę Daniela i szepnął chłopcu, aby mu podano na dawnym miejscu, koło bufetu. Dartez obrzucił Lucyana jednym z owych anielskich spojrzeń, w których przebaczenie splata się z wyrzutem. Spojrzenie to tak żywo zapadło w serce poety, iż ujął ponownie rękę Daniela, aby ją jeszcze raz uścisnąć. Chodzi o sprawę wielkiej dla mnie wagi powiem ci później, rzekł. Lucjan znalazł się na dawnym miejscu w chwili, gdy Lusto siadał. Pierwszy pozdrowił przybyłego. Rozmowa zawiązała się niebawem i potoczyła tak żywo, że Lucjan pobiegł do domu po rękopis stokroci, gdy Lusto kończył obiad. Uzyskał to, iż dziennikarz zgodził się wysłuchać jego sonetów, miał nadzieję, iż przy jego poparciu uda mu się znaleźć wydawcę lub wejść do dziennika. Za powrotem, Lucjan ujrzał w końcie restauracji smutno wspartego na dłoni Daniela, który popatrzył na melancholijnie, ale żarty nędzą i popychany ambicją, udał, że nie spostrzega swego brata z biesiady i wyszedł za Stefanem. Nim zapadł wieczór dziennikarz i neofita siedli pod drzewami w owej części Luksemburgu która od wielkiej alei obserwatorium prowadzi do ulicy de l'Ouest Ulica ta była wówczas długim śmietnikiem okolonym deskami i bagnami domy istniały tylko w stronie ulicy Wozhirard Okolica była tak mało uczęszczana że w tej chwili, w godzinie obiadowej, para kochanków mogłaby tam pogniewać się i najwymowniej pojednać bez obawy natrętnych spojrzeń. Jedynym osobnikiem zdolnym zakłócić spokój był weteran, stojący na warcie u furtki od ulicy Deluest. W razie gdyby czcigodnemu żołnierzowi przyszła ochota rozszerzyć wymiar swej jednostajnej przechadzki. W tej alei na drewnianej ławce między dwiema lipami, Stefan wysłuchał sonetów wybranych z pomiędzy stokroci. Stefan Lusto, który po dwóch latach terminu kładał nogę w strzemie dziennikarstwa i liczył paru przyjaciół między sławami epoki, był w oczach Lucjana imponującą osobistością. To też rozwijając rękopis, prowincjonalny poeta uważał za potrzebne wygłosić rodzaj przedmowy. Sonet jest wedle mnie jednym z najtrudniejszych rodzajów poezji. Forma tego małego poemaciku uległa powszechnie zaniedbaniu. Nikt we Francji nie mógł rywalizować z Petrarką, którego język nieskończenie gęstszy od naszego, dopuszcza do igraszek myśli odrzuconych przez nasz pozytywizm. Niech mi pan daruje to wyrażenie. Wydało mi się tedy oryginalne, zadebiutować zbiorkiem sonetów. Wiktor Hugo wziął Odę. Kanalizm skłania do poezji. Ulotnej Beranger monopolizuje piosenkę. Kazimierz de la Vigne zagarnął tragedię, a Lamartine medytację. – Czy pan jesteś klasykiem czy romantykiem? spytał Lusto. Zdziwiona mina Luciana zdradzała tak zupełną nieświadomość spraw literackich, iż Lusto uznał za potrzebne go objaśnić. Drogi kolego, zjadasz się w momencie zaciętej walki. Trzeba się szybko decydować. Literatura w ogóle rozpada się na rozmaite strefy, ale nasi wielcy ludzie dzielą się na dwa obozy: rojaliści są romantykami, liberały klasykami. Rozbieżność pojęć literackich łączy się z rozbieżnością przekonań politycznych. Skąd wojna na wszelki rodzaj broni, potoki atramentu, docinki wyostrzone jak stal, potwarze, jadowite epitety między sławami w zalążku a sławami na schyłku. Dziwnym zbiegiem Romantyczni rojaliści żądają wolności literackiej i uprzątnięcia praw określających przyjęte formy w naszej literaturze, gdy liberali chcą utrzymać Trzy Jedności Aleksandryn i Tematy Klasyczne. Opinie literackie są tedy w każdym z obozów w niezgodzie z opiniami politycznymi. Jeśli zostaniesz eklektykiem, nie będziesz miał za sobą nikogo. Po której stronie się opowiadasz? Którzy są mocniejsi? Dzienniki liberalne mają o wiele więcej abonentów niż royalistyczne i ministerialne. Swoją drogą, kanalizm wybija się, mimo iż monarchista i religijny, mimo iż popierany przez dwór i przez księży. Ba! Sonety to literatura sprzed Boileau, rzekł Stefan, widząc, iż konieczność wyboru między dwoma sztandarami przeraża Luciana. Bądź pan romantykiem. Romantycy składają się z młodych, a klasycy to stare peruki. Romantycy będą górą. Słowo peruka było ostatnim przydomkiem wynalezionym przez dziennikarstwo romantyczne. Które przygważdżało nim klasyków. Sto krótka, rzekł Lucjan, odczytując jeden z dwóch sonetów, które uzasadniały tytuł i służyły za inaugurację. Lucjan uczuł się niemile dotknięte zupełną obojętnością Stefana w czasie czytania. Nie znał jeszcze drażniącej obojętności, jaką daje nawyk krytyki. I która cechuje dziennikarzy znużonych prozą, wierszem i dramatem. Poeta, nawykły do poklasku, przełknął zawód. Przeczytał sonet ulubiony przez panią de Bargeton oraz przez kilku przyjaciół z Biesiady. Może ten wyrwie mu jakiś znak życia? Pomyślał. Sonet drugi. Jestem sto krótka, niegdyś najpiękniejsze kwiecie, co zdobiło trawników, puchy jak samitne, bliska ziemi, lecz w niebo wpatrzona błękitne. Wierzyłam, że ruść będę w wiecznotrwałym lecie. Rychło losów przemianą, zbyt częstą w tym świecie, dotknęły mnie wyroki twarde, choć Zaszczytne. Odtąd już nie dla piękna, lecz dla prawdy kwitnę, i umieram, bo wiedza jest śmiertelną przecie. Więc stałam się na ziemi najbiedniejszym kwiatkiem. Miłość żąda ode mnie, bym sercu ludzkiemu ulgę niosła, bolesną pełniąc wiernie służbę. Niecierpliwy kochanek, rwąc płatek za płatkiem, odziera moje czoło z białego diademu i pod stopy mnie rzuca, gdy poznał mą wróżbę. Skończywszy, poeta spojrzał na swego arystarcha. Stefan Lusto wodził wzrokiem po młodych drzewkach. I cóż? rzekł Lucian. Cóż, drogi panie... Jedź pan dalej. Czy nie słucham? W Paryżu słuchać w milczeniu to pochwała. Czy pan ma dosyć? Rzekł Lucjan. Czytaj pan. Odparł szorsko dziennikarz. Lucjan przeczytał następny sonet, ale przy tej lekturze był wpółżywy. Nieprzenikniony chłód Stefana zmroził jego recytację. Gdyby lepiej znał życie literackie, wiedziałby, że u autorów milczenie i szorstkość w podobnej okoliczności zdradzają zazdrość wywołaną pięknym dziełem, tak jak zachwyty wyrażają przyjemność wzbudzoną przez lichotę, która uspokaja ich miłość własną. Sonet Trzydziesty Kamelia. Kwiat każdy jakieś słowo natury wyraża. Triumf piękna miłości róża głosi światu, Wdzięk prostoty sfiołków płynie aromatu, a skromność białej lili w blask się przeobraża. Lecz kamelia z potwornych kultur wirydarza wyrosła, Obca życiu, miłości i latu, róża, bez woni. Lilia, lecz bez majestatu, czczość dziewiczą kaprysem zalotnym rozmarza. Przecie w strojnym teatrze w tych świateł potoku, co wnętrze lóż omgleniem złocistym, przystraja. Jakże cudną pięknością płonie białość wasza. Alabastrowe gwiazdy, rozsiane w pomroku czarnych włosów tych kobiet, których wdzięk upaja, jak cudotwórcze piękną marmurów fidiasza. Co pan myśli o moich biednych sonetach? zapytał Lucyan. Chce pan prawdy? – Rzekł Lustu. – Jestem na tyle młody, iż kocham ją jeszcze, a nadto pragnę zwyciężyć, abym nie miał wysłuchać jej bez obrazy, choć nie bez rozpaczy. – Odparł Lucjan. – Zatem, drogi panie, zakrętasy pierwszego sonetu zwiastują dzieło rodem z Angulem, które z pewnością zbyt wiele cię kosztowało, aby się mógł wyrzec. Drugi i trzeci czuć już Paryżem, ale czytaj pan jeszcze, dodał, czyniąc gest, który wydał się uroczy wielkiemu poecie z prowincji. Zachęcony tą prośbą, Lucian przeczytał z większą odwagą sonet, który upodobali sobie d'Artez i Bridu, może dla jego koloru. Sonet pięćdziesiąty. Tulipan. Tulipan moje miano, Na harlemskim mule wyrosła moja piękność, a flamandzki sknera chętnie skrzynie zamczyste swych skarbów otwiera, by kupić kształt mój, w marną zaklęty cebulę. Kochają mnie nad wszystko książęta i króle bo w kielichu mym złotym tkwi feudalna era. Fascykułów herbowych splendor mnie ubiera i błyska krew purpury, gdy pąk mój roztule. Szatę mą kolorową ogrodnik niebieski tkał z promieni słonecznych z purpury królewskiej i tęczami grającej w stąg jutrzennych gazy. Żaden kwiat takim blaskiem jak ja się nie płoni, lecz natura niestety nie wlała swych woni w kielich mój, urobiony na wzór chińskiej wazy. No i. Rzekł Lucjan po chwili milczenia, która wydała mu się nieskończonością. Mój drogi, rzekł poważnie Stefan Lustos, poglądając na trzewiki, które Lucjan przywiózł z Angulemi, które dodzierał. Radzę ci czernić buty atramentem dla oszczędzenia szuwaksu. Porobić wykałaczki z piór, aby nadać sobie minę człowieka który jadł obiad, gdy wyszedłszy od fliku, to przechadzasz się po tym pięknym ogrodzie, lub wreszcie poszukać sobie jakiej posady. Zostań pachołkiem komornika, jeśli masz odwagę po temu, subiektem w sklepie, jeżeli masz zdrowie, albo żołnierzem, jeśli lubisz muzykę wojskową. Jest w tobie materiał na trzech poetów, ale nim się przebijesz, masz czas Sześć razy umrzeć z głodu, jeżeli, aby wyżyć, liczysz na produkty swej muzy. Owóż, zamiarem twoim jest, jak tego dowodzą wynurzenia twego młodocianego entuzjazmu, wydobyć mimo wszystko strumień złota z kałamarza. Nie wyrokuj o twoich wierszach. Są o wiele lepsze od stosów poezji, które zawalają magazyny księgarskie. Te wytworne słowiki, sprzedawane nieco drożej od innych dla ich welinowego papieru, ścielą sobie prawie z reguły gniazdka na brzegach sekwany, gdzie możesz iść studiować ich pienia. Radzę ci któregoś dnia podjąć pouczającą pielgrzymkę po wybrzeżu, począwszy od wystawy starego Jérôme przy moście Notre-Dame aż po Most Królewski. Znajdziesz tam wszystkie Próby poetyckie, natchnienia, wzloty, hymny, pieśni, ballady, ody. Słowem, wszystkie pączuszki rozkwitłe od siedmiu lat. Muzy pokryte pyłem, ochlastane przez dorożki, wygniecione przez przechodniów oglądających tytułową rycinę. Nie znasz nikogo, nie masz przystępu do żadnego dziennika. Twoje stokrocie zostaną wstydliwie zwinięte, tak jak je trzymasz w tej chwili. Nie zakwitną nigdy w słońcu rozgłosu na welinowej łące, orzeźwione kroplami rosy, które rozdaje znakomity Dorja, księgarz Sław, król galerii drewnianych. Moje biedne dziecko, i ja przybyłem, jak ty z sercem pełnym iluzji, pchany miłością sztuki niesiony rządzą sławy. Zastałem mus rzemiosła, opór księgarni i rzeczywistość nędzy. Egzaltacja, teraz już zdławiona, młodzieńcza, gorączka, skrywały mi mechanizm świata. Trzeba go było zobaczyć, uderzyć nosem o wszystkie kółeczka, potknąć się o osie, otłuścić się o wszystkie smary, usłyszeć chrzęst łańcuchów i śrubek. Jak i ja, dowiesz się, że poza tymi pięknymi marzeniami istnieje gra ludzi, namiętności i potrzeb. Wmieszasz się z konieczności w straszliwe walki dzieł, ludzi, partii, gdzie trzeba się bić systematycznie, aby nie być opuszczonym przez swoich. Te niegodne walki wyczerpują dusze, każą serce i zużywają je. Wysiłki twoje służą często na to, aby uwięcić człowieka, którego nienawidzisz. Jakiś półtalencik, który ty wbrew woli musisz wynosić pod niebiosy. Życie literackie ma swoje kulisy, kontynuował Stefan Lusto. Sukces kradziony czy zasłużony spotyka się z poklaskiem. Środki zawsze wstrętne, komparsi otoczeni glorią. Klakierzy i posługacze. Oto, co kryją kulisy. Jesteś dotąd na sali widzów. Jeszcze czas, cofnij się, nim postawisz nogę na pierwszy stopień tronu, gdzie walczy z sobą tyle ambicji. Nie paskuć się jak ja, aby żyć. Tu łza zwilżyła oczy Stefana Lusto. Czy wiesz, jak ja żyję? Podjął z akcentem wściekłości trochę pieniędzy, jakie mogła mi dać rodzina, poszło niebawem. Znalazłem się bez środków, mimo iż przyjęto mi sztukę w komedii francuskiej. Otóż w komedii francuskiej protekcja księcia krwi albo pierwszego ochmistrza dworu nie wystarczy aby uzyskać przyspieszenie kolei a którzy ustępują tylko tym którzy zagrażają ich miłości własnej gdybyś miał moc otrąbienia światu że pierwszy kochanek ma astmę heroina fistuę w dowolnym miejscu że subretce czuć z ust wystawiliby ci tę sztukę jutro nie wiem, czy do dwóch lat ja, jak tu stoję przed tobą, zdobędę taką władzę. Trzeba na to zbyt wielu przyjaciół. Gdzie, jak i czym zarobić na chleb? Oto pytanie, jakie sobie zadałem, czując pierwszy skurcz głodu. Po wielu usiłowaniach, napisawszy bezimienny romans, kupiony w cenie 200 franków przez starego Dogero, który też nie zrobił na nim majątku, doszedłem do świadomości że tylko dziennikarstwo mogłoby mnie wyżywić ale jak dostać się do tego kramu nie będę ci opowiadał bez użytecznych starań i wędrówek ani półrocznej pracy jako wolontariusz podczas której słuchałem wymówek że wypłaszam abonentów kiedy przeciwnie przyciągałem ich pomińmy te brudy dziś mam Sprawozdania z bulwarowych teatrzyków prawie darmo w dzienniku należącym do Finota, ciężkawego młodego człowieka, który zachodzi jeszcze parę razy na miesiąc na śniadanie do kawiarni Woltera. Ale prawda, pan tam nie bywasz. Finot jest naczelnym redaktorem. Żyję sprzedając bilety, jakie mi dają dyrektorzy teatrów, aby opłacić moje pokątne usługi oraz. Książki przesyłane przez księgarzy do oceny. Wreszcie, skoro Fino już znajdzie swoje pokrycie, frymarcze naturalnymi produktami składanymi przez przemysłowców, przeciw którym albo za którymi on pozwala mi puszczać artykuły. Woda karminowa, krem sułtanek, esencja kapilarna, mikstura brazylijska, płacą za sprytną reklamę. 20 do 30 franków. Jestem zmuszony oszczekiwać księgarza, który daje dziennikarzowi mało egzemplarzy. Dziennik bierze dwa, który sprzedaje finot. Trzeba mi wydrzeć dwa dla siebie. Księgarz skąpy na egzemplarze, gdyby nawet wydał arcydzieło, będzie zerżnięty. To podłe. Ale ja żyję z tego rzemiosła jak stu innych i nie sądź, że świat polityczny jest o wiele piękniejszy niż literacki. Tu i tam wszystko jest przekupstwem. Każdy albo kupuje, albo sprzedaje się. Kiedy chodzi o większe wydawnictwo, księgarz opłaca mi się z obawy przed napaścią. Toteż dochody moje są w związku z urodzajem prospektów. Kiedy prospekt pojawia się w tysiącznych egzemplarzach, pieniądz płynie strugą do mego mieszka, goszczę przyjaciół. Nie ma interesów księgarni. Wówczas obiad o flikutu. Aktorki opłacają również pochwały, ale sprytniejsze opłacają i krytyki przede wszystkim boją się milczenia. To też, napaść wymierzona w tym celu, aby ją odeprzeć na innym miejscu, warta jest więcej i płaci się drożej niż zwykła pochwała, której świat zapomina na zajutrz. Polemika, mój drogi, jest piedestałem sław. Na tym, że miośle się idei i reputacji przemysłowych, literackich i teatralnych. Zarabiam 50 talarów miesięcznie, mogę sprzedać powieść za 500 franków i zaczynam uchodzić za niebezpiecznego człowieka. Kiedy miast mieszkać u floryny, na koszt pigularza, który przybiera tony milorda, będę się mógł umeblować, kiedy przejdę do wielkiego dziennika lub zdobędę redakcję felietonu z tym dniem, mój drogi. Floryna zostanie wielką aktorką. Co do mnie, nie wiem, czym mogę zostać wówczas ministrem, albo uczciwym człowiekiem. Wszystko jest jeszcze możliwe. Podniósł upokorzoną głowę, rzucił ku zielonej gęstwie rozpaczliwe spojrzenie, pełne oskarżeń i grozy. I mam piękną tragedię przyjętą do grania. I mam w moich. Papierach poemat, który tam zamrze. I byłem dobry, miałem serce czyste, mam zakochankę aktorkę panorama dramatique, ja, który marzyłem o miłości najwytworniejszych dam. Wreszcie, dla egzemplarza, którego księgarz odmówi dziennikowi, zohydzam książkę, która budzi we mnie zachwyt. Lucjan, wzruszony do łez, uścisnął rękę Stefana. Z zewnątrz świata literackiego, rzekł dziennikarz, wstając i kierując się ku wielkiej alei de l'Observatoire, dokąd dwaj poecie przeszli, jak gdyby chcąc zaczerpnąć powietrza, nie istnieje ani jedna osoba, która by znała straszliwą Odyseję, przez jaką dochodzi się do tego, co nazywamy, zależnie od miary talentu, powodzeniem, modą, reputacją, uznaniem, rozgłosem, sympatią publiczności. O w rozmaite szczeble, które wiodą do sławy, a które nie zastąpią jej nigdy. Ten tak świetny fenomen moralny składa się z tysiąca przypadków zmieniających się z taką szybkością, że nie ma przykładu dwóch ludzi, którzy by wybili się tą samą drogą. Kanaliz i natan to dwa zjawiska różnorodne, które się nie powtórzą. Dartez, który zabija się pracą, zdobędzie rozgłos przez inny przypadek. Ta sława, tak upragniona, jest prawie zawsze koronowaną nierządnicą. Tak. Dla niskich tworów literatury to niby biedna dziewczyna, która marznie na rogu ulicy. Dla literatury drugorzędnej to utrzymanka, która wyszła z zamtuzów dziennikarstwa i której ja jestem sutenerem. Dla wielkiej, triumfalnej literatury to świetna. Zuchwała kurtyzana, która ma własną willę, opłaca podatki, przyjmuje wielkich panów, podejmuje ich i tyranizuje. Ma liberię, powóz i może wierzycielom kazać czekać w przedpokoju. O, ci, dla których ona jest jak dla mnie niegdyś. Dla ciebie dzisiaj, aniołem o przeźroczystych skrzydłach, ubranym w białą tunikę, z zieloną palmą w jednej dłoni, błyszczącym mieczem w drugiej, aniołem mającym coś z mitologicznej abstrakcji i coś z biednej dziewczyny z przedmieścia, zarabiającej na życie jedynie mocą szlachetnej wytrwałości i cnoty. I odlatującej z powrotem do nieba bez plamy, o ile nieszczeźnie splugawiona, udręczona, zgwałcona, zapomniana w dole ubogich. Ci ludzie o mózgu z brązu, o sercu jeszcze ciepłym pod śniegiem doświadczenia, rzadcy są w krainie, którą widzisz u naszych stóp. Rzekł, ukazując wielkie miasto. Dymiące w oparach wieczoru. Wizja biesiady przemknęła nagle przed oczami Lucjana i wzruszyła go. Ale wnet porwały go słowa Stefana, który ciągnął dalej swą przeraźliwą lamentację. Rzadcy są skąporsanie w tej fermentującej kadzi, rzadcy jak prawdziwi kochankowie w świecie miłości. Jak uczciwe formy w świecie finansów, jak czysty człowiek w dziennikarstwie. Doświadczenie pierwszego, który powiedział mi to, co ja ci mówię, poszło na marne, jak moje będzie z pewnością dla ciebie bez użytku. Zawsze ta sama gorączka ciska tu, z głębi prowincji. Tę samą, by nie rzec wciąż wzrastającą, liczbę bezwąsych ambicji, które rzucają się z podniesioną głową, z pysznym sercem, aby szturmować do mody, niby do księżniczki Turandot z tysiąca i jeden dni, dla której każdy chce być księciem kalafem. Ale nikt nie rozwiązuje zagadki. Wszyscy wpadają w dół nieszczęścia, w błoto dziennika, w bagno księgarni. Owoc, jaki zbierają ci biedni nędzarze, to biografie, kroniki, ploteczki dla dzienników, lub książki zamawiane przez szczwanych handlarzy, bibuły, którzy wolą głupstwo rozchodzące się w dwa tygodnie, niż arcydzieło o powolnej sprzedaży. Te gąsienice zdeptane, nim się rozwiną w motyla, żyją z hańby i bez wstydu, gotowe kąsać lub chwalić rodzący się talent na rozkazy paszy z Konstytucjonella, codziennej lub debatów, na znak księgarni, na prośbę zawistnego kolegi. Często po prostu za obiad. Ci, którzy. Pokonają przeszkody, zapominają o nędzy początków. Ja, jak tu mówię z tobą, pisałem pół roku artykuły zawierające kwiat moich myśli. Dla nędznika, który ogłaszał je za swoje, który na podstawie tych prób został redaktorem Felietonu, nie wziął mnie za wspólnika, nie dał mi ani pięciu franków. Ja muszę ściskać jego rękę i podawać mu swoją. – Czemu? – wybuchnął Lucjan. – Może zajść okoliczność, iż będę potrzebował kilku wierszy w jego felietonie – odparł zimno lusto. Słowem, mój drogi, w literaturze sekret powodzenia jest nie w tym, aby pracować, Chodzi o to, aby wyzyskiwać pracę cudzą. Właściciele dzienników to przedsiębiorcy, my jesteśmy murarze. Toteż im człowiek bardziej mierny, tym szybciej dochodzi. Taki wszystko strawi, pogodzi się ze wszystkim, potrafi schlebiać podłostkom sułtanów literackich. Jak ten świeżo przybyły z Limoges Hector Merlin, który już robi politykę w dzienniku prawego centrum, a zarazem pracuje w naszym świstku. Widziałem go, jak podnosił kapelusz upuszczony przez naczelnego redaktora. Nie zrażając sobie nikogo, chłopak ten przejdzie pośród rywalizujących ambicji, podczas gdy będą się biły z sobą. Od, żal mi Ciebie! Widzę cię tym, czym byłem niegdyś, a jestem pewien, że za rok lub dwa ty będziesz tym, czym ja dzisiaj. Będziesz przypuszczał jakąś ukrytą zazdrość, jakiś osobisty interes w tych gorzkich radach. Dyktuje je po prostu rozpacz potępieńca, który nie może już porzucić piekła. Nikt nie śmie powiedzieć tego, co ja tu krzyczę z bólem człowieka ugodzonego w serce i podobnego biblijnemu Hiobowi na śmietniku. Oto moje wrzody. Na tym polu, czy gdzie indziej, wszędzie trzeba walczyć, rzekł Lucjan. Wiedz wtedy, odparł Lusto, że ta walka będzie bez wytchnienia. Jeżeli masz talent, najlepiej bowiem dla ciebie byłoby go nie mieć. Sumienie twoje dziś nieskalane ugnie się przed tymi, w których rękach ujrzysz swoje powodzenie i którzy jednym słowem, mogąc ci dać życie, nie zechcą wymówić tego słowa, bo wierzaj mi, pisarz w modzie pyszniejszy jest. Twardszy dla nowych przybyszów niż najbrutalniejszy księgarz. Tam, gdzie księgarz widzi tylko straty, autor obawia się rywala. Jeden wyprowadza cię w pole, drugi cię miażdży. Aby dawać piękne dzieła, moje biedne dziecko, będziesz czerpał w sercu pełnymi strugami atramentu czułość, sok, energię. I będziesz je przelewał w namiętności, uczucia, kadencje. Tak. Będziesz pisał miast działać, śpiewał miast walczyć, będziesz kochał, nienawidził, żył w swoich książkach, ale kiedy zachowasz wszystkie bogactwa dla swego stylu, złoto, purpurę dla swoich postaci, kiedy będziesz deptał w łachmanach ulice Paryża, Dumny, iż wydałeś na świat, rywalizując z samym stwórcą żywej istoty zwane Adolfem, Korynną, Klarysą lub maną, Kiedy zrujnujesz własne życie i żołądek, aby dać istnienie swej kreacji, ujrzysz ją spotwarzoną, zdradzoną, sprzedaną, rzuconą w otchłań zapomnienia przez dziennikarzy. Pogrzebaną przez Twoich najlepszych przyjaciół. Czy potrafisz czekać na dzień, w którym dziecko Twojego ducha wzbije się? Przebudzony przez kogo? Kiedy? Jak? Istnieje wspaniała książka Pianto Niewiary Oberman. Książka, która pleśnieje samotnie w pustkowiach magazynów. I którą księgarze nazywają ironicznie marynatą. Kiedy przyjdzie dlań dzień, nikt nie wie. Przede wszystkim spróbuj znaleźć księgarza dość odważnego, aby wydrukować stokrocie. Nie chodzi o to, aby zapłacić, ale tylko wydrukować. Ujrzysz ciekawe sceny. Ta okrutna tyrada, wyrzucona całą gamą namiętnych tonów, spadła niby lawina w serce Lucjana i przejęła je lodowatym zimnym. Stał chwilę nieruchomy i milczący. Wreszcie serce jego, jak gdyby podsycone straszliwą poezją walki, wybuchło. Ścisnął rękę Stefana i wykrzyknął. Zwyciężę. Dobryś, rzekł dziennikarz. Jeszcze jeden chrześcijanin wstępuje na arenę bestiom na pożarcie. Mój drogi jest, dziś premiera w Panorama Dramatique. Zacznie się aż o ósmej, jest szósta. Idź włożyć, co masz najlepszego. Słowem, staraj się wyglądać przyzwoicie. Wstąp po mnie. Mieszkam przy ulicy de la po nad kawiarnią Servel na czwartym. Pójdziemy najpierw do Doriata. Trwasz w postanowieniu, nieprawdaż? Otóż zapoznam cię dziś wieczór z królem księgarni i ze śmietanką dziennikarzy. Po przedstawieniu pójdziemy przegryźć coś u mojej przyjaciółki z paroma kompanami. Nasz obiad bowiem nie może się liczyć za posiłek. Spotkasz tam Finota, naczelnego redaktora i właściciela dziennika. Chcesz pływać? Skacz wtedy prosto w wodę. Nie zapomnę nigdy tego dnia, rzekł Lucyan. Uzbroj się także w swój rękopis i wyglądaj przyzwoicie, nie tyle dla floryny, ile dla księgarza.